Dobry wieczór Państwu, witamy w Ekonomii Raport. Dziś porozmawiamy o skutkach finansowych kryzysu związanego z koronawirusem, a skutki są takie, że cały świat wyprodukował nowe pieniądze, nowe długi i w nieco niektórych krajach te długi urosły już do 115% w wypadku Hiszpanii, 120% w wypadku Francji, a oczywiście w wypadku Włoch i Grecji sytuacja jest dużo gorsza. I na ten temat porozmawiam dzisiaj z panem Piotrem Arakiem, szefem Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. A oto co przygotowaliśmy w dzisiejszym programie. Społeczeństwa Unii Europejskiej są w tej chwili najstarsze na świecie. Takie społeczeństwa konsumują mniej, a koszty emerytalne i wydatki zdrowotne rosną w zastraszającym tempie. Mario Draghi i Silvio Berlusconi wracają do włoskiego rządu, będą cieli emerytury i pensje w sektorze publicznym. Wspólna waluta jest niezbyt udanym projektem dla państw południa Europy. Według wyliczeń niemieckich think tanków Włosi stracili na wejściu do strefy euro 11 tysięcy miliardów dolarów, a Hiszpania 2 tysiące miliardów. Wygrani to oczywiście Niemcy i Holendrzy. Panie Piotrze, apel 150 francuskich i hiszpańskich ekonomistów. Hiszpania została doświadczona przez koronawirusa dużo bardziej niż Polska. Jest to kraj turystyczny, ruch zmniejszył się o 90%. Swoje problemy ma również Francja. Francja, która miała model socjalny tak kochany przez Francuzów. Model, który tak ciężko zmienić, bo wiemy, jak silna jest francuska ulica, jak silne są związki zawodowe. Jak pan myśli, czy pomimo tego, że szefowa EBC na apel 150 ekonomistów, żeby anulować długi zaciągnięte w Europejskim Banku Centralnym, powiedziała nie, czy ten apel jednak będzie żywy i będzie dyskutowany? Wydaje mi się, że ten apel będzie jeszcze żywy, bo ja na samym początku tego kryzysu, w momencie, w którym wiele państw zaczęło ogłaszać swoje pakiety płynnościowe, były też te niestandardowe działania banków centralnych, zarówno po stronie amerykańskiej, jak i Europejskiego Banku Centralnego, a także innych banków, także działania polskiego, Narodowego Banku Polskiego. To wszystko sprawiało, że sam zacząłem się zastanawiać, czy nie dojdzie do trochę podobnej sytuacji jak w latach 50., kiedy w związku z procesem odbudowy gospodarczej po głębokim kryzysie nie będziemy chcieli anulować zadłużenia, bo zdecydowaliśmy się na przykład, żeby Niemcy nie płaciły zadłużenia po pierwszej wojnie światowej, po drugiej wojnie światowej, po to, żeby Niemcy były w stanie się rozwijać gospodarczo i żeby ten nawis związany z dodatkowym zadłużeniem nie powodował spowolnienia wzrostu gospodarczego dla Europy Zachodniej i też późniejszej konfrontacji ze Związkiem Radzieckim gospodarczym. Można by było się zastanowić, czy coś podobnego się nie pojawi. No i są ci ekonomiści. Są zarówno Francuzi, Hiszpanie, kraje, w których relacja długu do PKB sięgnęła już prawie blisko 200% w tym kryzysie. Christine Lagarde oczywiście mówi, że, czyli szefowa Europejskiego Banku Centralnego, że nie będziemy chcieli umorzyć długu zaciągniętego przez państwa strefy euro. Nie umarzamy też jako G20, czyli członkowie grupy G20 nie umarzają zadłużenia państw rozwijających się. Na razie mamy tylko przedłużenie tego okresu dla tych krajów, które także muszą wpompowywać duże sumy po to, żeby utrzymać swoje gospodarki w krajach rozwijających się, w Azji, w Afryce. Ale to wcale nie oznacza, że za kilka lat, kiedy będziemy wychodzić z tej pandemii, tych głosów dotyczących umorzenia tego zadłużenia wynikającego z koronawirusa nie będzie trochę więcej i do jakiegoś rozwiązania systemowego na poziomie globalnym czy na poziomie grupy G20 nie dojdzie. To się oczywiście okaże, w którą stronę pójdzie świat, ale apel ekonomistów francuskich czy hiszpańskich jest oczywiście w interesie Europy Zachodniej i Południowej. Czy ten poziom długu przy tym tempie rozwoju, przy tych problemach, które są w tych gospodarkach, oczywiście te problemy są różne, ale jest też wspólny mianownik, to jest już takie obciążenie, że
te kraje nie są w stanie wyjść z tej sytuacji, stąd ten apel, czy po prostu chęć anulowania części długu i jak duży jest to dług, który może być anulowany? No to wszystko, jaka część mogła być oczywiście anulowana, to wszystko zależy od tego, jakie kryteria były przyjmowane. Natomiast pamiętajmy, że szefowa Europejskiego Banku Centralnego mówi też o wiele ważniejszej kwestii, związanej nawet niż z samym anulowaniem zadłużenia, o tego, żeby zastanowić się nad kryteriami z Maastricht, czyli z 1993 roku, o tym, że mamy deficyt na poziomie 3% i zadłużenie w relacji do PKB na poziomie 60%. A jak spojrzymy sobie na ostatni chociażby monitoring fiskalny Unii Europejskiej, to jedynym krajem, który spełnia wszystkie kategorie, spełnia kategorie zrównoważenia finansów publicznych do 2030 roku, jest Polska. I tak naprawdę obok kilku państw europejskiej północy my jesteśmy jednym z tych krajów, który nie będzie miał problemów na poziomie fiskalnym. Europa Południowa jest w zupełnie innym miejscu, a to są kraje, które są w strefie euro, co powoduje też ogromne problemy dla wzrostu gospodarczego, dla strefy euro, zrównoważonego poziomu chociażby finansowania i też może się przełożyć na przykład kolejną fazę kryzysu, którą byśmy obserwowali za kilka lat, która by była w sektorze finansowym ze względu na kondycję banków włoskich, banków hiszpańskich czy portugalskich, z którymi europejskie inne banki są bardzo powiązane. No i to wszystko powoduje, że najprawdopodobniej, też tak jak wnosi o to minister finansów i osoby pracujące w jego gabinecie, miałem ostatnio okazję rozmawiać z głównym ekonomistą Ministerstwa Finansów Niemiec, o to, żeby jednak zastanowić się nad kryteriami z Maastricht na dłuższy czas i nie wprowadzać też reguł fiskalnych, tak żeby obowiązywały w 2022 roku, ale także w latach kolejnych, czyli w momencie, w którym byśmy odbudowywali się z pandemii, co oznacza, że mielibyśmy szansę na wyrośnięcie z zadłużenia. Czyli dług, który sięga nawet 200% w relacji do PKB w niektórych krajach. Tak było na przykład w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej, po wojnach napoleońskich. Dzięki temu, że będziemy się rozwijać, zwyczajnie w świecie znowu się zmniejszy. I tak samo w Wielkiej Brytanii na przestrzeni kilkunastu czy kilkudziesięciu lat udało się z długiem zejść do poziomu 30% w relacji do PKB. Tak też może to się przydarzyć innym państwom, o ile oczywiście stworzymy warunki do tego, żeby wzrost gospodarczy, czy to w strefie euro, czy to w całej Unii Europejskiej, był po prostu znacznie wyższy. I czy można to nazwać bonusem bycia w strefie euro, jeśli chodzi o te kwestie, bo powiedzmy, że ten dług tych krajów, o których mówimy, zostanie anulowany. Co z krajami, które mają na przykład waluty narodowe? Takie kraje czy mieszkańcy tych krajów mogą poczuć się trochę oszukani, w sensie takim, że niektórym się anuluje długi, pomimo tego, że są bogaci, pomimo tego, że poziom życia według wielu rankingów międzynarodowych jest wyższy niż w Polsce, może powstać takie poczucie niesprawiedliwości. Wydaje mi się, że co do samej strefy euro nie będzie pewnie takiego porozumienia dotyczącego anulowania długu. Tutaj szefowa Europejskiego Banku Centralnego, która by technicznie musiała to wykonywać, jest na nie. Oczywiście to nie oznacza, że w przyszłości takie działanie by nie mieć miejsca, natomiast ono by tak czy siak fundamentalnie nie zmieniło kondycji gospodarek, które są w europejskim południu i tam wymagane by były reformy strukturalne. Stąd też na przykład podmiana na stanowisku premiera Włoch na Mario Draghiego, który był szefem Europejskiego Banku Centralnego, po to, żeby kilka reform strukturalnych, podobnie jak po ostatnim kryzysie Mario Monti, wprowadził. Ale to nie jest coś takiego, co oczywiście w długim terminie, jeżeli te kraje nie będą odważnych reform wprowadzać, nie uda się tego długu zredukować. Wątpię, żeby dla strefy euro była decyzja o tym, żeby zmitygować ten poziom długu i go ściąć. Natomiast to wielkie ścinanie zadłużenia może mieć miejsce w przypadku państw rozwijających się. Mamy kraje, które dzisiaj nie mają dostępu do szczepionki. Najprawdopodobniej najwcześniejszy etap, w którym one będą mogły otrzymać szczepionki, które my w ramach pierwszego świata, czyli tego szczepionkowego, czyli Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych,
i także państw Unii Europejskiej otrzymamy, ale jest cała grupa krajów afrykańskich, która dopiero pierwsze dawki szczepień otrzyma w 2022 roku albo nawet 2023, nie mówiąc o zaszczepieniu dużej części populacji. Ale te kraje, panie Piotrze, tutaj... Państwo musi wspierać istotnie gospodarkę, ponosić istotne koszty, na które nie stać rządów tamtych państw. Te kraje nie mają takich problemów demograficznych, jakie mają kraje południa Europy. Znaczy, struktura ludności jest dość młoda, więc choćby ten koronawirus nie jest im tak groźny, więc wydaje się też, że chyba się też tym tak bardzo nie przejmują, mając tak młode społeczeństwo. Ale wiemy między innymi, że Włochy są najstarszym społeczeństwem obecnie na świecie i wiele krajów Unii Europejskiej jest w czołówce najstarszych krajów na świecie. Zatem pytanie, jak pan przewiduje rozwój przy braku anulowania długów i co to są te reformy strukturalne, o których pan powiedział? No tutaj trudno być optymistą, jeżeli chodzi o Unię Europejską w obszarze tych 15 najbogatszych państw, czy też najważniejszej grupy tworzącej eurozonę. Jest to przede wszystkim związane z tym, że może się sprowadzać do tego teza o sekularnej stagnacji, czyli tego, co w 1938 roku jeden z ekonomistów opisywał jako właśnie czynnik wynikający ze starzenia się społeczeństwa, sprowadzający się do tego, że PKB będzie wolniej rosło, no i jednocześnie ten na jakimś poziomie zamożności wysokiej państwa będą się utrzymywały. No i to teza może być prawidłowa właśnie dla grupy państw Europy Zachodniej, gdzie ten wzrost gospodarczy będzie po prostu niższy. Reformy strukturalne, o których można mówić w przypadku Włoch, oznaczałyby daleko idącą politykę deflacyjną, zmniejszającą między innymi na przykład świadczenia emerytalne, czy jednocześnie obniżające wynagrodzenia dla sektora publicznego, dokonywanie szeregu cięć na poziomie wydatków publicznych, a także zwiększenia konkurencyjności włoskiego eksportu wobec niemieckiego. Alternatywną ścieżką, zupełnie skrajną, którą proponuje też włoska prawica, jest po prostu opuszczenie strefy euro. Czyli jednak zagwarantowanie sobie przez posiadanie własnej waluty większej konkurencyjności gospodarki dla jednego z niegdyś najbardziej uprzemysłowionych krajów europejskich, który wygrywał często w tych konfliktach gospodarczych w postaci eksportu i większej konkurencyjności eksportu z przemysłem niemieckim. No a dzisiaj przegrywa ze względu na to, że nie ma między innymi własnej waluty. I przegrywa między innymi z tego względu, że Niemcy zdominowały gospodarczo Europę Środkową. Tutaj nabrały też mocy po połączeniu się z NRD. Włochy czy Francja nie miały takich, może nie możliwości, ale nie miały takich doświadczeń, więc można powiedzieć, to też jest tak, że te kraje postkolonialne tracą wpływy z jednej strony, z drugiej strony to, co pan wspomniał, starzejące się społeczeństwo, co oznacza też wzrost wydatków emerytalnych czy wzrost wydatków na zdrowie. To też jest problem starzejących się społeczeństw. A może jednak wypuścić te kraje ze strefy euro? Może to już jest ten czas, bo proponuje to włoska prawica. Wiemy, że jednocześnie ten mechanizm opuszczania strefy euro jest tak zaszyty, że ciężko z niej wyjść, bo obywatele zawsze mogą przenieść środki. Jakoś pomimo jakichś licznych apeli, żeby wyjść ze strefy euro, czy to we Włoszech, czy w Grecji, chyba to jest tak skonstruowane, że się nie da. No, dezintegracja strefy euro jest oczywiście też dużym ryzykiem makroekonomicznym, które mogłoby spowodować destabilizację całej europejskiej gospodarki. Natomiast może być tak, że w perspektywie iluś lat państwa Europy Zachodniej czy też Europejskiego Południa zwyczajnie w świecie będą do tego zmuszone ze względu na stagnację gospodarczą, narastanie problemów społecznych, no i też brak jakiejkolwiek alternatywy, jeżeli chodzi o potencjalne reformy, które można było przeprowadzić. Natomiast no dzisiaj jest to bardzo trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób ten mechanizm mógłby być wprowadzony. Grupa ekonomistów, którzy niegdyś nawoływali do tego po kryzysie greckim, żeby zdezintegrować strefę euro, czyli jednak
albo stworzyć grupy dwóch walut, jednej słabszej dla europejskiego południa, a drugiej mocniejszej dla północy, proponowały, że pierwszym państwem, które strefę euro musi opuścić, są Niemcy, ponieważ byłby to najbardziej korzystny scenariusz dla przeprowadzenia tego typu działania. W momencie, w którym opuszcza strefę euro państwo, czy też jedno z państw najsłabszych gospodarczo, z najsłabszą gospodarką, z jednymi z najgorszych odczytów wskaźników, czy to długu w relacji do PKB, deficytu, a także stabilności makroekonomicznej, no to to działanie może też właśnie grozić ogromnym odpływem kapitału, no i też jednak spowolnieniem wzrostu gospodarczego w tym państwie. Ucieczką do przodu, którą proponuje między innymi Francja, a także częściowo na to zgadzając się Niemcy, jest stworzenie zwiększonej kooperacji fiskalnej na poziomie strefy euro, czyli jednak zagwarantowanie tego, że strefa euro ma własny budżet, ma jakieś mechanizmy stabilizujące, zwiększające redystrybucję w ramach korzyści, które między innymi Niemcy czerpią z działania strefy euro. Natomiast bardzo trudno będzie wyobrazić sobie, żeby wszystkie państwa strefy euro, zwłaszcza z północy, godziły się, żeby dopłacać do rozwoju państw europejskiego południa. Jesteśmy świadomi tego, że zarówno Holandia, jak i Polska groziły wetem w przypadku budżetu na kolejne lata. Wątpliwe, żeby w tych kolejnych perspektywach i w te negocjacje na poziomie pieniędzy potrzebnych gospodarką europejskiego południa były prostsze. I to sprawia, że wszyscy jesteśmy trochę zaszachowani w tej układance polityki gospodarczej możliwej do przeprowadzenia w ramach Unii Europejskiej. A z drugiej strony mamy szereg wyzwań, między innymi wyjście z pandemii, wyjście gospodarcze z tego kryzysu, redukcję stopy bezrobocia w tych państwach europejskiego południa, bo ono w ramach kryzysu pandemicznego wzrosło. No i przede wszystkim to, że płace przestały też tak szybko rosnąć w tych krajach. No alternatywą jest to, że po prostu Europa Środkowa i te kraje, które są poza strefą euro, po prostu będą bardziej konkurencyjne i będą przyciągać imigrantów z części sektorów, między innymi profesjonalnych z europejskiego południa. Czego byśmy sobie pewnie normalnie nie życzyli, ale jest to jakaś perspektywa w kolejnych latach. Panie Piotrze, ale to byłby powrót do historii. W końcu aż 20% mieszkańców Krakowa ma włoskie korzenie. Przyjeżdżali do nas Włosi, przyjeżdżał do nas cały świat i bardzo możliwe, że tak niedługo wskutek wydarzeń politycznych związanych z klimatem, związanych z gospodarką, tak jak pan tutaj podkreśla, znowu przeżyjemy i to w sumie tak, prawdę mówiąc, jest dobre dla Polski. Może tak będzie, może nie. No, pamiętajmy o tym, że jest szereg ogromnych ryzyk. No, jakby niepowodzenia w Europie Zachodniej wcale nie oznaczają, gospodarcze wcale nie oznaczają tego, że my automatycznie na tym zyskujemy. Tak? To nie jest gra o sumie zerowej. My jesteśmy w ramach połączonych jednak elementów systemu naczyń połączonych z Europą Zachodnią. I nie jest tak, że nie zależy nam na powodzeniu, nie wiem, gospodarki włoskiej czy gospodarki portugalskiej. My chcemy, żeby tamte społeczeństwa też się bogaciły i jednak kupowały polskie produkty albo część produktów z innych krajów, które my też eksportujemy albo składamy pewne elementy, które oni kupują. To jest jeden z głównych kół napędowych polskiej gospodarki przez lata, a przez ostatnie 5-6 lat nasz eksport usług, jak i produktów był tym elementem, który sprawiał, że ten wzrost gospodarczy był znacząco wyższy. Więc niepowodzenie Europy Zachodniej nie oznacza bezpośredniego zysku dla Polski. Szanse na imigrację profesjonalistów z południa są. No już dzisiaj przeciętne płace w Polsce są mniej więcej na tym samym poziomie, co w Portugalii, a pewnie w części sektorów konkurencyjne względem tego, co oferowane jest na południu Włoch, czy w innych regionach Hiszpanii. 150 tysięcy Włochów wyjeżdża średnio rocznie z Włoch, pomimo starzejącego się społeczeństwa, zatem te problemy, o których dzisiaj mówiliśmy, są bardzo skomplikowane. Dziękuję panie Piotrze za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam za chwilę na Sumę Dnia.